Witam Was, jestem dzisiaj w parku Staszica w Częstochowie. Zrobię mały trip po Częstochowie, niekoniecznie z mikrofonem, ale coś Wam pokażę. Chyba jest pierwszy dzień wolnego, gdzie jest naprawdę dobra pogoda. Ja przypuszczam, że tu jestem pierwszy raz. Na Jasnej Górze byłem, ale w tym parku raczej go minęłem. Po prostu nie było czasu. Ponoć pogoda chyba była nawet zła. Ale park rewelacja. Dziwię się, że ludzie wszyscy siedzą w domach albo gdzieś przy jakichś knajpkach. Naprawdę tu idzie wyskoczyć. Mnóstwo takich zakamarków w tym parku. Pomnik Stanisława Moniuszki przed Wami. Tak myślę, że dzisiaj sobota, no to będzie tych ludzi trochę więcej. Ale jest młoda godzina, 14, więc myślę tak gdzieś po południu. Pomnik Stanisława Moniuszki. Ale naprawdę muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz udała się pogoda chyba w Polsce w weekend, gdzie mam wolne. Bo ja w większości weekendy pracuję, ale dzisiaj postanowiłem wybrać się do Częstochowy, zobaczyć jak tu jest. Bo nie cierpiałem tego miasta, ostatnio widziałem tylko to miasto przy temperaturze gdzieś koło 0, minus 1. Więc nie chciało mi się spacerować z kamerą. A dzisiaj się zabrałem, zobaczymy reakcję ludzi. I zauważyłem, że w Częstochowie naprawdę jest bardzo dużo takich boisk i obiektów sportowych, jak tutaj, że tu są korty tenisowe, tam dalej są boiska do siatkówki przy galerii jurajskiej. Da się tu zaszyć. Z tego co widzę, to miasto nie jest dość w niektórych rejonach atrakcyjne, tak jak każde, ale można to przeboleć i znaleźć coś dla siebie, tak jak w każdym. Naprawdę powiem Wam, że to chyba były wymienione dość niedawno te lampy oświetlenia. W Częstochowie dość dużo kamer zauważyłem, że miasto jest dość bezpieczne. Choć w tych rejonach blisko Galerii Jurajskiej może się coś tam wydarzyć zawsze. Więc raz trzeba być nastawiony pozytywnie do ludzi. A druga opcja, możecie troszkę potrenować na siłowni, może Wam się uda. Ale z tych wszystkich parków, które widziałem, to naprawdę w Polsce brakuje takich bardzo zadbanych miejsc. Ja tego nie będę porównywał, ale zawsze porównuję do Central Parku w Nowym Jorku. Tam to jest naprawdę raz, że czyściutko, jak z widokówki, fotogeniczne zdjęcia. Wszystkie wychodzą, naprawdę, czyściutkie zdjęcia, nawet trawy. Miejsce mega zadbane.
dokładnie za tą ulicą tutaj zacznie się większy ruch. Chciałem iść do samej góry, ale nie idę dzisiaj, bo zauważyłem, że są pielgrzymki. Za chwilę się przełączę w samo nagrywanie, więc pokażę wam co nieco centrum. Główną aleję. Jest to aleja Najświętszej Marii Panny, gdzie tak naprawdę w tym pierwszym przejściu tutaj jest mało ludzi, a dalej coś się dzieje. No zobaczymy. Na razie to miasto mnie tak urzekło tak na 30%. Zobaczymy co będzie dalej. Pójdziemy zobaczyć mural, pójdziemy zobaczyć kilka takich smaczków w tym mieście, nie? Na rynku i tyle. Ale powiem wam, że robi wrażenie. Park jest pusty o tej godzinie w sobotę.
Thank you.